Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. O, Stalker 2. A także... O kurde, zaskoczyłeś mnie. No nie, bo tak spojrzałem na ciebie, to jest, Stalker wiesz, 1. Stalker 1. Starkl... Czekaj, twoje ulubione skręcanie ksywek. Stalkrle 1. A, no, chciałem powiedzieć, że taki językowy. Bardziej falloutowy jestem, ale w sumie mało kolorowy, jak na falloutowy. Mm-hmm. Czekaj, to dzień już... Dzień dobry. Dzień dobry, bo jedna rzecz, dopóki pamiętam. Skoro mówisz, że już nie potrzebujesz nawłoci, to odłożę tutaj do skrzynki, już ci nie będę nosił. I tyle. Tak. I tak. Sok z Yuki porządek, sobie porządek. Zostawię. Kwiatunku zrób. No. Wodę też ci zostawię tutaj. Sok z Yuki będę pił, jeżeli byłby kryzys, a tak to z kałuży głównie lecę. I znaczy, temat. Ty w ogóle masz to picie? Ja ci w ogóle nie podbieram tego picia z kałuży. Możesz się pić po prostu i masz wtedy wszystkie picie możesz zostawić. Całe. Masz wtedy sloty wolne. No, ale to wiesz, nie zawsze masz kałużę pod ręką. Ojej, ale to wiesz, jak się wolno schodzi, to pragnienie, to nie wiem, czy to jest problem, że sobie zostawisz. Juka się ostatnio przydała na wytrzymałość. No nie wiem, zobaczę. W każdym razie dwa sloty zwolniłem. Żelazne strzały też wywalę do Blood Moona. Czasem z nich waliłem do legendarnego bossa, ale cóż, no, przyda się trochę no, więcej. No, ja też idę na za szaber. Takimi właśnie takimi systemami, że na przykład zostawiam już shotgun. Niepotrzebny gun chyba no właśnie, przed atakami. Jedyny problem mam co do broni. Bo tak, no. Karabin jest, w sensie, żeby brać mniej może broni i amunicji, ale karabin ten dalekodystansowy jest fajny, żeby tak się zatrzymać i strzelić. Ewentualnie można go mieszać z tym szybkim karabinem, a la Thompsonic, ale tutaj jest ten problem, że korzysta z tej samej amunicji, więc to jest fajne, bo jeden slot amunicji wolny, ale z drugiej strony no, zużywa dużo amunicji. No i pistolet jest taki fajny, że już jak jest panika, nie wiesz co robić, no to walisz z pistoletu, no to... Możemy no, iść do handlarza po drodze, tak? No. Coś za coś. Dlatego póki co to noszę. No jeszcze nie mam takich wielkich problemów ze slotami. Idziesz do handlarza też, czy nie? Czekaj. Nie mam wielkich problemów ze slotami, powiedział człowiek, który ledwo zacznie rozkręcać jedno auto i już mówi, że nie ma miejsca. No nie, masz no... problem ze slotami właśnie. Ludzie ci piszą w komentarzach, kurczę, że już ich kręgosłup boli, jak patrzą na twoje... Niedobory miejsca. Jest, jak on się człapie wolno. Widzisz, a ja jestem tutaj szybkim człowiekiem, rower więc mogę zrób. Nosić więcej. Rower zrobimy u ciebie na odcinku, tak na spokojnie, bo czuję, że to będzie długa przeprawa, zanim tam, wiesz, w tej kuźni to pewnie po 6-10 minut te części będę musiał wytwarzać i inne tak, głupoty. Więc to. Mogę zrobić taki mały wstęp? Taki podsumowujący wstęp na różne, wstęp, no. Różne, jak ty wolno idziesz, wyglądasz no weź, jak zombie stąd, muszę no. Jednak zrzucić z siebie ten ciężki pancerz, bo to też jest elementem moich dyskusji z wami pod odcinkiem ostatnim, że przede wszystkim może czarna, ciężka zbroja być może faktycznie dopiero na pojedynki z hordą. Nie ma sensu nosić tego ciężkiego pancerza chyba na wyprawy, więc poszedłem na wyprawę z a nim. Ale to widzę, że to tak w komentarzach to tak... O, a co tu jeszcze zamknę? To takie trochę vibe takiego minimaksowania się robi, nie? Że to... Ale z drugiej strony ja widzę, że on bardzo wolno tu chodzi. Ja mam już trzeci poziom niby zmniejszania problemów z pancerzem. W sensie siłę mam chyba na poziomie już 3. Czekaj, szybko spadnie. Ciężki pancerz 3 na 4? To czemu ja mam dalej jakieś takie negatywne? To, ja pójdę do handlarza, jak to tam, dyskusję będziesz miał. Siła 7. O, jest amunicja. O kurczę, i mam problem. Bo ma amunicję do karabinów, ale ma też pakiet czasopism o wytwórstwie. No to zawsze jest takie, to jest najgorsze, jak się ten pakiet pojawi, nie? No, jest... bo on jest kuszący. No ale to wezmę, bo amunicję liczę, że będziemy wytwarzać, czy gdzieś dorwę. Będziemy. Ukończ. Dobra. Nieważne. Nieważne. Quest? Ja ten quest mam jeszcze cały czas, nie? To będziemy. Tak, nowe miejsce. To nowe miejsce. Dobra, otworzę. Chociaż, otworzę teraz. No powiem ci, że u mnie to jest w ogóle bieda, jeśli chodzi o nagrody. Chyba, że wezmę ci książkę o tytule Konserwacja. Dowiedz się, jak konserwować broń automatyczną i dopuścić do tego, by nawaliła w nieodpowiednim momencie. Broń automatyczna psuje się 20% wolniej. To psuje się? Chociaż no nie miałem jeszcze chyba takiej typowo. Pamiętasz, że ci się szybko zepsuł pistolet, jak używałeś, tak, nie? Tak, no faktycznie to. Chcesz taką książkę? Bo ja tu mam witaminy, które niby mogą być okej. Okay. 5 rurobomb mogę ci dać. Bruk 250, to sobie sami wykopiemy bruk. A książka może być. Ja mam dla ciebie książkę wytwarzanie pancerzy, więc coś będzie. To co, chcesz podręcznik broni automatycznej? Dobrze. No, powiem ci, że potrafi wytwarzać już łuk.
Co jest? Poczekaj. Co, zaliczyłeś poziom? Ale idealnie, to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Mam napisane, zaliczyłeś serię zadań. No. I faktycznie, dobra. Oj, szkoda, że tego nie widzę, bo ci screena może ci wyślę, nie wiem, bo to... O kurcze, słuchaj, bo dzięki tobie odpadło mi sporo problemów. Oto zasłużona nagroda za ciężką pracę wpadnie jutro, a może zlecę ci coś trudniejszego, ale i bardziej opłacalnego. Czyli właśnie pytałem, jak to zobaczyć, ile mamy zaliczonych zadań, żeby zobaczyć, żeby levelował nasz handlarz na drugi poziom, tak? Mhm. I właśnie tego, czyli ty nie masz tego, widzę, tak? Jeszcze miałeś, nie, no ale bo my głównie twoje zadania robiliśmy, więc, więc pewnie to jest na problem raz, dwa. Może dlatego, czyli jednak nie ma tak, że podział równo, czyli jednak to trzeba wykonywać dla siebie. 12 zadań mieliśmy zrobione do tej pory, no to no, więc czego to jednego nie zrobię. A to może przez to, że ja tego jednego mam niezaliczone, to zobaczymy. No właśnie, bo 12 bo to... mamy zaliczone, to nie brzmi jak 10. A dobra, nie, ja mam zadania, poziom 9 na 10, u góry jest na liście zadań, czyli jeszcze jedno zadanie zrobię. Na liście zadań jest gdzieś tu tak, napisane, mam 9 na 10, właśnie. Więc zrobię jeszcze jedno zadanie, będę dobra, miał. Dobra, to będziesz widział, to zapasy, zapasy niezaliczone, to co tam z tego kręgu wyszedłem na chwilę. Dobrze, a to powiem ci, dlaczego o tym mówię, bo mam nagrody. Jest rower, czy mam nie? Nagrodę i jest rower w tych nagrodach. No to idealnie, że się nie zabierałem. A widzisz? No. Ale to teraz ja powiem dlaczego. Dostaliśmy spoiler od gdzie... Ja dostałem spoiler. Ty a to też możemy iść od razu na kolejną misję i wytłumaczysz? Dlaczego? Dobrze, to ja no muszę to idziemy. Wziąć coś... Poczekaj, muszę wybrać nagrodę, bo to jest więcej niż rower. Mogę wziąć zbierat, pakiet jedzenia, 2,5 tysiąca monet. Bo wiesz, jak zrobimy misję, to ja będę mógł to pokazać też, nie? No. Dobra, to... A może masz inne nagrody, dlatego mówię, co jest do wyboru. To ja idę w kierunku misji rower. I tam, bo ty szybciej biegasz, to no. A, dzięki. Dzięki. Nie no, przynajmniej coś zbiorę zewnątrz, no. No. Nie no, ja myślę, BJ że rower to... BJ Gazdok to jest coś nowego, nie? Bo od razu biorę blowjob Gazdok. Mhm. Od razu przyjmuję nowe zadanie. Idę do ciebie, gdzie jesteś? Eliminacja, poziom pierwszy, oczyści obszar. Już myślałem, że zaraz wyłączysz moje zadanie. Tylko żebyś czasem nie szedł na żółtą kropkę, bo znaczy na żółty wykrzyknik, bo żółty wykrzyknik to twoje zadanie, jakby co, nie? Trzeba kliknąć kompas, mówili. No. I faktycznie, dobra, trzeba było kliknąć na kompas, żeby się przełączyło. Słuchaj, to jest też podpowiedź z komentarzy. I to. I faktycznie, okay. Poziom. Ach, tu jest nad zadaniami, teraz widzę. 10 no. na 30, następny poziom. Oj. Dobrze. Dobrze. Oj, ale to może dokończę, że no, dostaliśmy ten spoiler niestety związany z... To jest smutne, że dostaliśmy spoiler związany z tym rowerem, bo to kurczę fajna nagroda, a po co nam to wcześniej mówiliście niektórzy z was? Ale zobacz, i ale tu mieliśmy z drugiej strony... właśnie ten problem, że zrobić wcześniej, czy nie zrobić tego roweru, czy poczekać na ten 10. No. Stanę trochę w obronie spoilerów. Czemu? Bo zobacz, dzisiaj powiedziałeś, że o, zrób ten rower, nim ruszymy, to, nim wyjdziemy dobrze z domu, to zrobisz rowery, nam pojedziemy. Ja mówię, no a skąd wiesz, czy jednak to nie jest prawda z tym 10 poziomem i rowerem? I że zróbmy tę misję i wtedy zobaczymy, czy dostaniemy rower, czy nie. No tak, ale właśnie widzisz, ale wiedzieliśmy o tym i właśnie to jest ten problem, że ciężko było o tym pogadać też jawnie, tak? Że no, wiemy coś więcej niż powinniśmy i to był ten problem. No tak. Z tylko... jednej strony, no tak, ale właśnie o co chodziło? To też gadaliśmy o tym, że nie wiedzieliśmy, czy ta podpowiedź jest, jest nadal. Aktualna jeszcze, tak. Aktualna. Elo, co tak wolno biegasz? Aha, jaki się znalazł, kurczę. Co tak wolno biegasz? Jaki cwaniak, jakbyś po zakupy jechał, gdzieś tu zombiaczek był w okolicy, no. A, no. To zobacz, tu jest to nasza miejscowa obok, no to jest to miejsce, gdzie broniliśmy się. Zobacz. Tak. Ja widziałem, że tam też się zastanawiałeś, czy pamiętam, gdzie jest wieża radiowa. Pewnie, że pamiętam, tak. Pójdziemy tam dzisiaj. No to dzisiaj. Dobrze, to pójdziemy do niej. O, no, to ja chętnie do tej wieży radiowej, bo też widziałem w komentarzach, że ludzie pytają, kiedy w końcu do tej wieży. Trzy czaszki w końcu, no to nie mieliśmy czegoś takiego, nie? O Jezu, no. Trzeba przez górę przejść. Ale przejedziesz kończąc, rowerem? No. Nie wiem, zobaczymy, może jest górski. Właśnie nie wiedzieliśmy, czy w takim wypadku to jest... Jak się schodzi z roweru? Spacja? Dobra. No. Czy to jest tak, że to dalej jest aktualne, nie? Bo może by się od 1.0 coś zmieniło i nie byłoby roweru, dlatego tu mieliśmy te takie wątpliwości. O, patrz, rower jakiś powiedzieć. Leży, porzucony. Leży. Leży chcesz i zombie przejechać? Idzie do ciebie. Wow, zombie. Ło, jaki odrzut. Mam ten odrzut na pałkę, mam, no. Wiesz co, ja już bym chciał nawet robić respekt tych respect? Skilli, bo coś czuję, respekt skilli bym chciał zrobić, ale nie wiem jak drogi jest ten eliksir i czy już jest dostępny. No, jeszcze jedna rzecz, co miała być... Idziemy. Jedziesz ładnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego wstępu, bo no. Wydłużyliśmy dzień. To też dyskusja była u mnie w komentarzach. Jak to zrobić, żebyście mniej oglądali okna craftu? Mhm. Ja jestem człowiekiem, który lubi craft.
Bardzo lubię siedzieć w bazie, ale rozumiem, że niektórzy mogą chcieć zobaczyć więcej akcji niż siedzenie w okienkach, więc wydłużyliśmy czas trwania dnia z 60 do 90 minut, na razie testowo, żeby po prostu wycinać wam te rzeczy i żebyśmy sobie sami prywatnie spędzali nockę i robili rzeczy, żebyście na to nie musieli patrzeć, tak? Żeby znaleźć złoty środek i żeby każdy był zadowolony. Staszek, chociaż wiadomo, miał... że nie każdemu dogodzisz, no niestety. Mm-hmm. Staszek miał pragnienie, żeby jednak mieć więcej czasu się tutaj rozwijać. Tak, tak. No co, ja odświeżać misję? Odpalać już zobaczysz, od razu? Czy chcesz wchodzić do chaty? Możesz. Ale jestem, chcesz wchodzić, czy... Nie, odpalaj. Drzewo nawet wyrosło, no. No, ale jak sam widzisz, no po prostu tutaj czasami trzeba, no nie zrobisz sobie rzeczy później, nie zrobisz sobie jedzenia, nie zrobisz roweru, tak, jak tak, będziesz tak. latał ciągle po misjach. Szczególnie, no. że niektóre rzeczy potrafią trwać. I co z tą eliminacją? Ja wbijam na YOLO, więc od razu... Jolka, Jolka. Już mam pałę przygotowaną. Wszystko zablokowane. O, tu jest jakieś przejście. Ua, a sterta książek, to mogłem... Właśnie, nie dają tobie tych pancerzy. Co jest? Skarby pustkowi? Kwas. Kwas to niezwykle rzadki, potężny składnik wytwarzania. Udało mi się znaleźć sposób, aby pozyskać go czasem trochę z samochodów i wyposażenia medycznego. Daje szansę na uzyskanie kwasu. To co, ja mam czytać, tak? Bierz, tak, bo jak samochodów... No ja więcej samochodów, no. No tam coś medycznego jeszcze jest, ale... Bo ten kwas nam się przyda do produkcji praktycznie wszystkiego tam po drodze, nie? Co jest. No to mniej więcej tak dobre jak ten, jak taśmy klejące i klej. Mhm. Jak widzisz taśma klejąca klej, to jest jak złoto, słuchaj, tak? Traktuj to jak złoto. Ale ty strzelasz? Teoretycznie tam jest zombie, taki nawet legendarny, bo już dostał z ukrycia i... No boss tego miejsca to jest chyba, nie? No niestety z tymi bossami. No ale jest chyba bossem miejsc. Ja go nazywałem miejsce. Drwalem coś jeszcze właśnie, tam bo jest takim drwalem trochę. Trochę mocniejszy, nie? Dobra. Troszeczkę. Wezmę karabin, zobaczę jak działa przynajmniej. A wiesz co? Bo chciałbym, żebyś zrobił jeszcze mały test, ale to za chwilę. Dobra, poszedłeś dalej. Gdybyś spróbował... Co ty tak głośno strzelasz? Skrada się, ale strzela z tego, z Nie no, chciałem karabin sprawdzić. Broni. Powiem ci, że karabin... A tu kolejny boss tego miejsca. Wziąłeś w końcu ten karabin na piątym poziomie, co go znalazłeś i tam ludzie... No wziąłem, mówili, wziąłem. Go nie wziąć? No nie, no przecież cały czas go przy sobie noszę, no. No jak? Podobno go nie używasz, dlatego tam A dostajesz. Nie, no to jest różnica nie używać, a nie wziąć, no. To. Okay. Jeszcze ktoś chodzi. Nie no, fajny jest. No właśnie się chciałem mu przyjrzeć, ale to kurczę... Tylko ja nie wiem, czy ja jestem na te karabiny stworzone, nie? Czy do tych karabinów. Ja też nie wiem. A tu coś mordercze. Przez drzwi. Kurczę, chociaż... Ciekawe, widzisz to przez drzwi tego typa tu? Wow! Babka! O! Babeczka. Gdzie jest babeczka? Już idę. Ja tu jest dzidy? Czemu ona tak żyje? Kurczę, bo przeczytałem książkę, mam nadzieję, że nie czytałem jej wcześniej, bo tak szybko kliknąłem przeczytaj. A co? No bo stres był, bo tutaj chodzą, wiesz, hałasują. Ale masz zobacz, startę książek. To chcesz startę książek, czy nie? Sprawdzaj. No to ja sprawdzę. Sprawdzaj. O, samochody, dobra. No widzisz. A nie, dobra, nie przeczytałem jej, tylko podniosłem, bo mam już przeczytaną. Chcesz też, czy tak nie? Mylę. A jaką? O samochodach? Przeciwpancerne strzały. Ale nie, bo już ją przerabiałem kiedyś, nie? Czyli chcesz ją, A masz czy otwartą? Nie? A no tak, to dawaj, jak masz otwartą, to... Upuść. Ja ci jeszcze, też dam, proszę. Jeszcze to dostanie. O, tylko weźmy sobie przewodnik po ucznictwie dla leśników? No, czekaj, jeszcze coś dostaniesz. I to jest dla ciebie jeszcze. Świat O. Okay, wiecie, jak konserwować? A, faktycznie, nie dopuść do tego, by nawalił. Okej, użyj. No, a karabiny są w którym drzewku? Bo to mnie jeszcze zastanawia. Karabiny są w którym drzewku? Pukawka no, to jest karabiny. Strzelba, tak? Tak, ale dobra, w harcie to jest karabiny są. Aha, że w ten sposób. Które to drzewko umiejętności. Tak, to, tak. Karabiny możesz w harcie rozwijać. No. Dlatego też nie byłem jak gdyby tak optymistycznie czy chętnie nastawiony do tego karabinu, bo on jest nie z mojego drzewka, nie? Rozumiem. Nie wiem jak bardzo się Ale trzeba... masz za darmo piąty poziom, więc myślę, że to jest plus. To co? Szabruj. Chyba na broń, no to pańsko. Chcesz pałkę teleskopową? Neutralizator wyłącza zdolność regeneracji napromieniowanych zombie? Że ja... Ale to brzmi jak coś, co może się przydać później. Może? Ja to teoretycznie pałki są pod intelekt, ale niektóre pałki są pod siłę i to właśnie trzeba zobaczyć, które są pod co. To jest poziom drugi, to nie wiem. Musisz w ogóle zobaczyć, czy ta pałka jest warta grzechu. Ale to co, to my mamy oczyścić? Czekaj, tu są drzwi! Patrz, znalazłem przejście do piwnicy!
A to ja myślałem, że to obok. Z drugiej strony było. A tu na dół, ojej. A? No widzisz? Nie, no potrzebujesz moich oczu, zobacz. Nie, potrzebuję mniej ciebie tu w okolicy, bo ja się stresuję, jak ty chodzisz, walisz, ruszasz się, że wiesz, hałas generujesz. Zamiast ale tu już nie ma zombie. Widzisz, a jak nie ma, jak mamy jeszcze... nie syczy. No mamy jeszcze misję eliminację. No mamy, ale chodzi o to, że w okolicy nie ma, skoro ja nawalam w wannę i cisza. No właśnie, taka cisza, o. Że coś stało od tego nawalania wanny, a mogłem po cichu, no. Ale nie, no to już twoja wina, sorry, bo ja równo waliłem. No to jak? To co nagle się obudziło w tym momencie? No to, ale bo to tak mi się wydaje, że to tak działa w tej grze. A wiesz również, że podobno jak musisz uważać na co chodzisz, na co stajesz i też otwieranie szafek podobno wydaje dźwięk i też zwraca uwagę zombie. Hmm. Wydaje mi się, że to działa tak, że te zombie się budzi od hałasu, nawet jak ty hałasujesz jakby, nie? Że... Jak wszyscy hałasujemy. No, skrzynka nienaruszona. Mam mołotowy, mam wytłumione połączenie, to pod praleczkę będzie. Żywność, to ci zostawiam to o gotowaniu, nie? Tak, a ja mam świat karabinów do wytwarzania, ale to już uznaliśmy, że nikt nie korzysta z karabinów. Coś jeszcze tu chodzi, tak? W okolicy, no. Chodzi? Ale ja robię chyba te świat karabinów, wydaje mi się, że sobie dodawałem, bo to wytwarzanie to chyba jeszcze... dam. Okej, zabójcze włócznie. To sobie przeczytam, bo tego nie ma. Dobra, wrzucam to do pustej drewnianej skrzyni. Czekaj, bo coś chyba. Dobra, ja się to ty jesteś. Zajmę. O kurczę, zajmę, myślałem, tak. Że. No. A czy to zombie jest? Nie, bo się chciałem... Ojej, no. Chciałem zająć się tym zombie. Gdzie ono jest? Za drzwiami? Chyba nad nami mi się wydaje, że musi być w takim razie. Może. Zobacz sobie skrzynię drewnianą. Otwierałem już. A, dobra, tak, tu wiem, rzuciłeś mi, jeszcze raz, bo ci wrzuciłem coś, tak. Dobra, no to wezmę. A to są te karabiny, te co ja robię. No, to... no to dlatego ci dałem. No, ale nie, bo mówię, że nikt tu nas karabinów nie rozwija. Nie, no to te robię. Że nie rozwija, ale może, że jak robisz, no to spoko, no to los. Gdzie on jest? Chyba tu na górze. Wydaje zobacz, mi się, tu że jest, widzisz kolejne wejście, patrz. Tu. A nie, zablokowane. No. To co, wychodzimy normalnie? Ujej. To jest kluczyk, zobacz, widzisz? No kurczę, trzeba patrzeć, kluczyk jest na tym. A to nawet takie rzeczy jak kluczyk tu jest? Podniosłem czy ty wziąłeś? Nigdy nie widziałeś klucza? Nie, nigdy kluczyków nie brałem. Każdy dom praktycznie, ten bardziej zaawansowany ma klucze do otwierania drzwi. Zabierałeś mi wszystkie klucze. Wszystkie klucze mi zabierałeś. Możliwe. Ale ty lubisz tam strzelać, to ty cichutko, nie hałasuj. Strzał. No wiesz, jaka fajna jest ta broń, dlatego ja najbardziej lubię pistolety. To jeszcze nie koniec, nie wychodź z domu, to jeszcze są nie zombie nie wybiegnie. A nie jest wróć do handlarza, porozmawiaj z handlarzem, no, więc wracamy do handlarza, no. Weź klucz francuski i spróbuj rozkręcić kluczem sofę i tamtą sofę. I powiedz mi, czy lecą skóry. Rozkręca się, nawet się przyda, jakby skóra wyleciała, póki co tylko drewno. Okej, to może nie ten fotel. Może nie ten bo fotel, to też podpowiedź w komentarzu. A to nie musi być taki klucze. Fotel, co możesz podnieść, co masz na E, że skórzany fotel się nazywa? Możliwe, a tu jest jeszcze sofa, ale to chodzi o to, czy chociaż skóry lecą z tego, bo tu widać, czy jest skóra i pytanie, czy klucz to też może ekoskóra, póki co tylko drewno leci. A zobaczę, bo tu możesz podnieść, nie, to jest do rozwalenia. Czyli tylko drewno z tego leci wszędzie. Tylko drewno. I może rzeczywiście trzeba rozkręcać te, które rzeczywiście pokazują, że, znaczy to coś da się zebrać, fakt, bo są takie do zebrania. Kurczę, śmieci w kuchni nie przyjrzałeś jeszcze? A nie no, bo tak pogoniliśmy dalej, no to wiesz, nie sprawdzałem kuchni nawet, wcale w ogóle. Może tak, powiem ci. Czyli co, mówisz, że jeszcze można przeszukać tę chatę, czy raczej iść naprzód? A wasz spróbuj rozkręcić, uwaga, fortepian, nie pianino. Jak rozróżnić fortepian i pianino? Czemu fortepian? A nie da się, czyli... A nie na odwrót? To było pianino chyba. No właśnie. Fortepian czy pianino? A fortepian to nie jest takie tu bydle, takie długie i tak dalej, a pianinko to właśnie takie tu pionowe, co sobie stoi pod ścianą. Przeszedłeś test. A, myślałem, że mi to... I byłem ciekawy, czy pójdziesz za moją sugestią. Tak, to jest pianino, to jest Boże, no i teraz będzie mi się pierdziliło. Tak, cię pomyliłem, że sam się teraz zacznę mylić. Nie, no pianino było to. Pianino, dlaczego mi się bo pianino kojarzy myślę, mi się ze słowem pionowy gdzieś... i pionowy pianino, a fortepian to takie forte długie, duże, no. Forte. To tak, fortepian to jest ten duży, to prawda. Czekaj, ale to ja miałem jakiś lepszy sposób na to, tylko... śpi? Jakiś inny? A co, jakie tu rzeczy są, chyba. Chodź! Masz warsztat, jakbyś warsztat, chciał. To ja sprawdzam warsztat, no. A ma 8 tylko. Ale jakbyś porozkręcał warsztat, byłbym wdzięczny. Chyba sobie to zaraz zobaczę. No. Kurczę, bo było jakieś takie ładne połączenie słów, że fortepian i pianino i wtedy nie było problemu. Forte, nie? Piano.
Nie, nie, to było jakieś... Tylko, że właśnie teraz zapomniałem, jak zaczęliśmy o tym gadać tak fachowo, no. Widzisz? Tutaj to moje skojarzenie, które sobie zawsze odpalam w głowie, żeby pamiętać, które to które. A, to wiesz, o, tak... O, ile tu jest drewna. No, beczka niepodniesiona. Będąc przy takich skojarzeniach, spódniczka od sukienki czym się różni? Spódniczka od sukienki? No. A sukienka to jest na całe ciało, spódniczka tylko na tyłeczek. Przeszedłeś test. Przeszedłeś. A nie będę pytał skąd wiesz. Nie będę pytał skąd wiesz. Nie, to... Jak to skąd O, tu jakiś rower znowu leży. Patrz, one są rozrzucone po całej okolicy. To. Nie widzisz? O właśnie, jestem ciekaw, czy można powiedzieć, zrobić tak, że... O Jezu, ale rower widzicie tak Widać dziwnie, go na mapie, ten rower? Tak, jak tak. O, tak widać go jako ikonka nawet, ja mam ikonkę roweru. O, spoko, czekaj, ja sobie strzały zrobię. No w każdym razie nie będę ci zdradzał, jak się steruje rowerem, bo steruje się nim tak mega dziwnie. A myślę, że nie będziesz zdradzał, skąd wiesz, które jest które tam, sukienka i spódniczka, no to... Ale, no nie no, spódniczka, spód, nie? A, to ten tak sposób patrzysz, to zawsze spodu. To tak... No a sukienka to co, suk? Od suki noszą, no. Sukienka, sukienka. Czekaj, czy ty to z shiftem biegniesz? No z shiftem, a co? Okej, okay, no porównywałem, że twój shift to jest jak mój bez shifta rower. Zombie nie? Tam gdzieś leci za nami, ale to chyba ale nie ale z górki problem. Jak szybko się jedzie. O, no, a jak się biega szybko, podniesiesz? No, możesz podnieść. Ja jestem na rowerze, nie mogę podnosić z roweru. A ja lecę po mój rower do handlarza, wiesz, że już się nie mogę doczekać, aż da, no to... No. Ja będę zbierał jednak rzeczy po drodze. Widzimy się u handlarza, myślę. Dobrze. Zostaw, wyglądasz tak, jakbyś na browara przyjechał do handlarza, no to tak. No. Rowerem, bo teoretycznie nie można wypić na rowerze, ale to tak różnie ludzie patrzą na to, że a przyjechałem rowerkiem, to browarko se strzelę, nie? No właśnie, przecież to nie można prowadzić. Nie, nie można, bo to tak samo prawkę można stracić. No można. Dobrze. Dawaj rower. Zaraz się okaże, że tylko jeden jest dla nas. Ojej. Na początku główna misja jest. Ale bo wiesz co? Spokojnie. No. Bo mamy... O! Aha. O! Co mamy? Bo mam tak, czasopismo o wytwórstwie, no to wiadomo, że to jest jakaś kusząca opcja, ale jest siatka chłodząca, żeby nauczyć się wytwarzać siatkę chłodzącą i się zastanawiam, siatkę czy nam chłodzącą. Się to nie przyda. Modyfikacja pancerza dodatkowo zabezpiecza przed ekstremalnie gorącą pogodą, więc może na ten, wiesz, gorący biom nam się przyda. Mhm. Mam dziennik łowcy, że na niedźwiedzi 10% więcej niedźwiedziom. To dziennik łowcy nie, ale teraz się zastanawiam, czy czasopismo o wytwórstwie, czy siatka chłodząca dla ciebie. Ale po co mi siatka chłodząca? No na pancerz można nałożyć, jakbyśmy szli na gorący biom. No to ty też możesz nałożyć. Ale to jest jakby wiedza o wytwarzaniu. A, modyfikacji. Wiedza o wytwarzaniu. No, no, czyli wiedza o wytwarzaniu siatki chłodzącej, czy pakiet czasopism. No i widzisz. No i decyduj. To dam, ja ci, dam ci chwilę, co byś wolał, bo idę im zaskoczyć kuwetę. Kuwetę muszę przyczyścić. Czemu ja mam decydować? No to czy chcesz tę siatkę, czy nagroda. Nie? Nie chcę siatki. To w takim razie najwyżej się u niego kupi, jak będzie taka potrzeba, bo zakładam, że też będzie. Biorę czasopisma, lubię je. O, wiesz. I mam faktycznie nie rower. Wiadomo, masz rower? Zbieracz. Chłodzenie powierzchni zwiększa szybkość zbierania się rosy, okej. Okay. To najlepsze jest... A, czyli masz ten sam zestaw. Masz też zestaw żetony? Jedzenia? Nie, pakiet trzech książek, pakiet mody walki wręcz, żetony do kasyna 2,5 tysiąca, zbieracz i rower. No ale to chyba rower najlepszy z tego wszystkiego. No chyba to. Tak. Co ciekawe, najlepsze jest to, że tak naprawdę jednak troszeczkę różnią się. Znaczy, bo się widzisz, różnią się nagrody, ale rower chyba jest gwarantowany w takim wypadku. I ten pieniądz. To teraz to tak. To jest robota specjalna, faktycznie. To zapytać go od razu o robotę specjalną? Następnego dnia możesz tylko to zrobić, masz napisane. A nie mówię mi jeszcze, kliknę. Już nie, masz no robotę jest, specjalną? Już mam. Otwieranie u mnie szlaków. Poczekaj następnego dnia. No widzisz, ja nie muszę na nic czekać. To wezmę od razu robotę specjalną. Bierz. Południowy Wschód. Rozwijamy szlaki handlowe do Południowy Wschód. Powiedz ludziom w Trader Gen, że mamy lśniące żetony księcia. Zaoferują ci nagrodę oraz więcej pracy. O, to może kolejny handlarz tam kolejny będzie. Kolejny handlarz, no. Tak możesz odwiedzić gościa. Wreszcie, mogę. Dziękuję. Czekaj, Południowy Wschód, ale gorzej jak Południowy Wschód, to będzie na tym ciepłym tym terenie. I jednak się przyda nam chłodzenie. Okaże, że idealnie, no. Pancerz, że to chłodzenie na pancerz było dość istotne. O ja, dostałem, a wyważona głownia, to ja to mam, kurczę, akurat modyfikacja, którą posiadam, no. Mhm. Niech to szlak. Mam bardzo mam słabe, kurczę, nagrody. Znowu świat pancerza mi wpadł, więc wiesz. O, 200 węgla, rurobomba, może wezmę ci 5 rurobomb, bo ty lubisz rzucać granatami. To jest,
Chyba, że chcesz amunicję 30, mogę ci o, wziąć. Jak masz do karabinów, to lepiej amunicję, no. 7,62 mm, to jest karabinowa? Tak, 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 to jest to. Chcesz 30 bierzam. Sztuk? No to ci wezmę, bo ja się miałem strasznie to. Słabe. Masz jakąś robotę specjalną? A, i mam, to faktycznie no. Też to mam. To a pewnie będzie... następnego dnia dopiero. Trader Gen, tak? Tak, 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 ale to możesz no to wziąć, bo może tam trzeba się tylko z nimi spotkać po prostu, bo to nie wygląda tak, jakby no. Trzeba było walczyć z zombie czy coś, nie? Tylko czy możemy zaliczyć, bierz rowerek, czy możemy szybko zrzucić rzeczy w bazie, zanim polecimy tak, 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 bazę tak, bo już myślę, że chcesz jeszcze jakąś misję zaliczać. Nie, nie. A jak rowerek użyć? Muszę go upuścić bierzesz na ziemię sobie czy na slot? Albo niekoniecznie przez quickslota, ja przez quickslota go postawiłem. Jaki masz kolor rowerka? Bo ja mam czerwony, bo on ma farbę czerwoną na sobie, chyba. Więc można zmieniać kolor. To mi się zielony zrobił. A teraz mam... Masz ja mam taki pomarańczowy, że no, pasuje do mnie. Ale ci się trafił kolor idealnie. No ja mam czerwony zamiast niebieski. A skręcamy myszką. No właśnie o to chodziło. Ale to idzie się przyzwyczaić. Nie jest tak źle, jak by mogło być. No co jest? Co jest? Oj, robot mi strasznie lagujesz. To zapisz grę może na wszelki wypadek. Ja nie chcę stracić mojego rowerka. Nie widzę cię. Nie widzę. A ja cię widzę. Mi w miejscu. Jeździsz u mnie tutaj, no. O, wiesz co, już lepiej brzmisz. O, już lepiej? O, jest dobra, gdzie... cofnęło. Dobra, jest okej. Wszystko... Teleportowałeś. Czekaj, ale cię masz... A, bo quick slotów nie widzę. No. Nie, bo na chwilę miałem takie... Pojawiła mi się 11.50, za chwilę znowu 12. No to jest okej. Mhm. Dobrze. To jest okej. To tam, wiesz, bo to... Internet nie wyrabiał z tą szybką jazdą na rowerze. Tak, tak, to już ten poziom prędkości, że to już... 95% to są jakieś uszkodzenia rowerka, czy co to jest? Myślę, że to zmęczenie moje. 90%? W prawym dolnym rogu. A no to jest życie rowerka, ja mam 99%. To czemu straciłem 5%, a nic się nie działo? To może przez ten lag wyrąbałeś. A nie, gdzieś... bo wydaje mi się, że jak usiadłem trzeba. Tylko na nim, jak tylko usiadłem na nim, to 5% tak? Straciłem, więc nie może wiem, za dużo jadłem ostatnio. Duża dupa, no po prostu i te sprawy. No. Mały rower. To no, wprowadzić. Wow! Widziałeś, jak, w jaki sposób się tu dziwnie tak wsiada? Tak bokiem, tak łup! Tak, tak, tak. No to w tamtą stronę jedziemy. Jeszcze przy okazji może zahaczę jakąś sadzawkę, żeby się napić. Co jest? Kurczę, a czego zebrałeś rzeczy z kolektora? Nie, mówiłeś, że mam pić sadzawki. Nie, no ale trzeba zbierać wodę z kolektora, bo się ale to nawet pasuje. To możesz podlecieć pod kolektor, a ja skoczę w tym czasie do sadzawki, żeby tak, bo ty pijesz z jeziora, no. No. No kurczę, tu mamy też tam polecane z komentarzy Bob's Bors i Karl Skorn, Chris Crossa. Wszystko by się chciało, tak? Ale no na coś trzeba się decydować. No, stacja radiowa, farmy. Stacja radiowa, no tam będzie trzeba na lewo pojechać za chwilę, tylko tu pamiętam, że któryś z sąsiadów miał oczko wodne i chętnie się z niego napije. No bo coś widzę, że mi świeci w oczy. Taki... Co ci świeci w oczy? Aha, coś się odbija? Tu jest sadzawka, dobra. Chyba było, że się odbijało światło od okien, bo jakieś światełka w oczy. Może ray tracing masz jakiś? No, światełko takie się odbija. A gdzie ty jesteś w ogóle? Jak to dobrze? No tutaj niedaleko, chyba że wywaliło mnie z gry. W tej sadzawce, to kurde, przecież po prawej mieliśmy jeziorko. Gdzie po prawej mieliśmy jeziorko? No po prawej mamy wielkie jezioro. Ale to daleko bliżej trzeba tam... Było. A to jest jak to bliżej? No zobacz na mapie. Ale po drodze na misję chodzi mi, że tutaj jest. Bo tu dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze jest twoja skrzynka. A można przejechać kurczaka? Aj, za szybko. Rozjechać to nie Carmageddon. A wiesz, może są takie opcje. I wydaje mi się, że ta stacja powinna być gdzieś tutaj zaraz. A stacja się rymuje z? Ojej, konstelacja. Kastracja. O, no już lepiej, Pene. A penetracja. Można połączyć. Nie, myślałem o makaronie penne, o co ci chodzi. Nie wiem, ty masz takie dziwne skojarzenie. Jak to z makaronem penne się łączy? Nijak, to ja po prostu powiedziałem, że nijak. To gdzie prostu... się skręca? Tutaj. Na skrzyżowaniu w lewo, no to tak. Jestem. W ogóle na mapie wyglądasz jakbyś jechał tył, a nie, to nie. Czemu? Nie wiem, mapa dziwnie działa. Na mapie dziwnie wyglądasz. Na mapie dziwnie wyglądam? Gazet L997, taka polska stacja. Z dawnych lat. 997? No, ten numer to kłopoty, no to... Nie znam. Nie znasz ten numer to kłopoty? Nie.
No proszę. A właśnie, zrobiliśmy ten hełm, czy nie? Bo już nie pamiętam. A, no właśnie, zrobiłem ci prezent. Zrobiłem ci, ci prezent. To wziąłeś przy okazji latarkę na hełm, żebym wykorzystał ten prezent w 100%? O kurde, to jest trzeci poziom, na co ty się rzucasz tu? O kurczę, ambitnie. No nie wiem, ci rzucam, chodź. Sam chciałeś to na tę stację podskoczyć, no to tak. No to namawiałem kolegę, żeby latarkę na głowę sobie założył, bo tego moda nie instalował. Brałeś latarkę też, czy nie? Nie sprawdziliśmy, ile modyfikacji może to nie, być. Dalej jeden sprawdzić. Tylko. Dalej jedno? Jeden, bo tak, tak. Ale za to masz piąty poziom, kurczę, hełmu. No to... No... To jest no, zysk. Chyba nawet warto będzie, ale to po misji wymienię. A co ty zrobiłeś z tym rowerem? Zabrałeś go? Nie, no leży tam pod ścianą. No nie chciałem, żeby, wiesz, zombie wyjdzie mi tu. A wiesz, uszkodzi. Że rower ma też... Rower też ma bagażnik, który ma chyba 4 sloty. Tylko a to tak, go, tak, to ostatnio już rozmawialiśmy. Myślałem, że, jak... czy wiem, że rower znika. A jak otworzyć to? Aha, magazyn jest. Klakson? Naprawdę? Nie, ale wiesz, że jesteśmy o-o. Przy misji, no właśnie. A no tak, bo może... Ale jest bagażnik. To trzeba przytrzymać E. Ubiłeś coś, tamtego, zioma? Tam coś... Jedno tak, to już jest martwe. Dobra, trzeci poziom, no to miło. Dobrze, jestem za. Gdzie są zombiaki w takim razie? O, patrz, stare krzesło, ale to trzeba podnosić. O, czekaj, stare krzesło, się wystraszyłem. Jakie to musi... Nie rozumiem, czemu oni takie głośne te dźwięki tych zombiaków no, muszą dawać. No, żebyś się strachał, no, kurczę. Ale po co, no? Jestem za twoją dupką. Boom, headshot. Czemu? A co ty, nie masz włóczni, kurczę, łuku? Przecież ty hałasujesz niesamowicie strzelając. Każesz mi być cicho. Nikt więcej się nie obudził. O, dobra, gdzieś ktoś tu chodzi. Mnie zastanawia, jaki będzie boss tej misji, nie? To jak to wyjdzie. Nie ma bossów. Jak nie ma bossów? No ostatni nie ma Drwal bossów był w takich bossem. Misjach. No a Drwal? Że... No to Drwal to żaden boss. No sam jesteś żaden boss. To prawda. Wreszcie mówisz prawdę. O, już zniszczył. Mam go. Pach, możesz. Dobra, chodź sprawdzisz, chodź. Co sprawdzę? A, masz skórzany fotel? Krzesło biurowe, no. A jest, bo jest, że podnieś, rozłóż, dobra. Rozłóż. Zobaczymy ile, powiedz ile skóry leci. Dwie skóry, no to spoko. Dwie? Dwie. To kurczę, jak się rozkłada, to leci chyba 6. No to co mówiliście, że kluczem więcej się rozłoży, skórę się zdobędzie? Może się coś zmieniło, bo 6 ewidentnie pamiętam było ze skórzanego fotela. Oszukali, zobacz. No. Oszukali. No ładnie. O, zniknął? No ładnie. Idę za tobą. Dzień dobry. O, tu masz kolejny skórzany fotel, jakbyś chciał sprawdzić. Dobra, to zobaczymy. Zaraz będziemy pewni. Dobra, tak. Biorę krzesło biurowe, klikam ze złomuj. 6 skór. Widzisz? Nie można brać każdej podpowiedzi na serio, tak wiesz, w 100%. No. Sprawdzę, ale nie, no mam dwie skóry, no tak. Świetlały się dwie, są dwie. No. Czyli nie opłaca się tak rozkładać, to już wiemy. No. Halo, dzień dobry. Niszczysz obrazy, tak? Też. O, coś gdzieś wyszło. To? Mogło wylecieć. Jakiś zombie. Prezes wyszedł. Ładnie kroi. Marnujesz amunicję na hordę. Testuj. Kurczę, no nie wierzę. No, tak to, o, używaj. Patrz, aj, musiałeś wejść w drogę. No. Tak to, używaj karabinu, jak używam karabin, to marnujesz amunicję. No i właśnie dlatego nie używałem tego karabinu, no. To macie odpowiedź, to dlaczego nie używam karabinu, no. Kto czyta? Co czyta? No tutaj masz dużo do czytania książek, wydawało, tak? Pytam, to kto czyta. A, o, jedzenie. Nie wiem, obojętnie. Jak czujesz, to możesz brać. A ile tutaj jest miejsc? Wiesz co? Bo może to jest kilka półek, nie wiem. Sprawdzę jedną. 5 papieru. No nie, z całej półki 5 papieru i to jest koniec. Co za syf. Czekaj, to jest zawsze ten problem. Czy ja miałbym coś lepszego? Nie? No to wiesz, no to jest losowane. Bo nie zwróciłem kalendarz, był 2024 rok na kalendarzu? Zaktualizowali w kalendarzu? O, nie chciałbym tam spaść. O kurcze, a ja bym chciał, bo jestem ciekaw, co na dole jest. Czujesz pragnienie, aha. O, jesteśmy jest. Oj, no czemu? A nie, to nie ty! Co? Kurka! Zombie wyglądało jak ty! No jak to, jak ja? No nie mam zielonego stroju. No kaptur! No ale jak taki kapturek Stalker inny? Ja tak patrzę, dostałem w plecy, kurcze, strzała. Mówię, co jest? Co robisz? A to się okazało, że to nie ty. Masz zły strój, no? Widzisz. No widzisz. Masz zły strój, mylący strasznie, no. Dobrze, że mnie nie zaraził. Tu jest jakieś przejście. Klej, och, dobrze, można wąchać. Teraz będę miał uraz do ciebie, nie? Że kojarzysz mi się z tym. Do mnie, no to kurde. No bo sobie zrobiłeś strój jak zombie, no. Ty zawsze i tak reagujesz tak samo, ale ty i tak reagujesz zawsze na mnie. O, zabić. Ile razy do ciebie strzeliłem w tej grze? O Jezus, niezliczona ilość razy. Tyle amunicji na mnie już wystrzelałeś. Teraz będę strzelał do ciebie tak na wszelki wypadek.
No właśnie, a te automaty, może jakby je rozłożyć, to rozkładaj, coś fajnego wypadnie, no. A to nie, jest elektroniczna koleś rozkładać, nie? No nawet wygląda to jakoś sensownie. Co to jest wózek woźnego? Dwie szmaty znalazłem. A, jest! Kute żelazo i kuta ta. Widzisz? Stal. Kuta stal. Znowu przerywa. No. To nie była cezura. To przerwało mi ciebie, jak mówiłeś kuta. Kuta stal w sensie? Tak, przerwało. Więc to już wiesz, to autocenzura, to już jest filtr wulgarnych słów. Ale teraz nałożone. Nie przerwało. Nie, teraz już nie. Nie można mówić. Uuu, można stal. Sobie dobrze, coś kupić. Zrobiłem wyjście. Uuu, ej, ale tutaj jest fajne. Znaczy to mówiliście w komentarzach i mi się to bardzo podoba. To jest chyba mój ulubiony aspekt tej gry, że masz te domki, które są faktycznie ręcznie przygotowane, takie mini labirynty z różnymi sekretami, przejściami. O, bo ja na zewnątrz jestem. Wiesz, i znalazłem jakieś przejście. A to widzę drabinkę na górę, ale jednak na kalendarzu jest rok 2034, czyli twórcy chyba chcieli tę grę wypuścić nieco później, no. Słuchaj, jestem w jakimś biurze monitoringu. No, i możesz coś otworzyć? Znalazłem na razie jakąś torbę. Ja jestem na dachu, ale dziwne, że... Co? Co to jest? Części stalowego młota rozbiórkowego. Zaawansowany młot rozbiórkowy będę mógł z tego robić. Świecące oczy! Dziki? No widzisz, mówiłem, że będzie obok. Boss osiedla, no. Jak mnie tutaj szarpią, no. Dobra, boss osiedla. No nie mogę się ruszyć, kurczę, gdzie jesteś? No poszedłem. Gdzie jesteś? Eksploruję. Gdzie ty poszedłeś? Jestem zarażony, no... Cierpię, gdzie cierpię! Cierpię! Nie zgin! Nie zgin! No zginę już zaraz! Gdzie spadnij jesteś? Nie mogę cię znaleźć! No na dachu jestem, no! Jak wszedłeś na ten dach? No nie wiem, jakie jest wejście na dach. No mówiłem, że były tam obok te schody. Gdzie? Nie wiem, gdzie są schody. No obok! Kurczę, ile amunicji drabinką? Poszło niepotrzebnie. Ale sam poradziłem sobie, sam! Sam z trzema zarażonymi! No jak masz broń palną, to easy. Broń palną to easy, no. Jak masz pałkę, to easy. Mam 33 zdrowia, muszę sobie wziąć różne rzeczy. Chcesz tylko bandaż? Jestem zarażony, też chyba miód odpala. Masz miód? No nie ma sensu, bo to takie... Cześć, sprawdzę ten status. A masz miód? A najgorzej, że mam 0,3, masz lekką infekcję, mam miód. No nie ma, to możesz poczekać, no. Bo na wiesz co, można poczekać do 5%. A jak zapomnę i przekroczę, to już no właśnie, to jest to ryzyko, nie? To jest to ryzyko. Ile masz miodu ryzyko przy sobie, jak coś? Dwie sztuki jeszcze. No to weźmy teraz, użyj. Jak często jestem zarażony, no? Użyj. Chyba pierwszy raz? Pierwszy raz, no. Ale trzech legendarnych, bo sam! O, już legendarni! Pomocy. Już legendarni! No a nie? Jakbyś to widział, trzech z czerwonymi czy tam żółtymi świecą... Co? Tak, to ty. No i widzisz, znowu straszysz. Dobra, chodź, bo to jest nowa rzecz też z komentarzy. Podobno da się te panele rozkręcać kluczem. Tylko wiesz, ja bym potrzebował powoli zestaw naprawczy, bo mi ten klucz się zaraz jakby zepsuje. A, no to w domu jest zestaw, są zestawy naprawcze. No, wszystkich panele... A, ile to dało wszystkie ci? Poszło to od to dało? Razu. Co, no głównie stal. Stal i żelazo, albo żelazo chyba, no. Nie było tak. Nie, bo myślałem, że rozkręcajcie, bo to też coś nie, daje. Nie, to jest... Znaczy jakieś tam części też, to tam te elektryczne czy coś, ale... No. Elektryczne, no. Ale to czekaj, oni czegoś tu pilnowali. No. Doszedłem do bossa misji i nie ma nic więcej? No to na dole musi być, bo jeszcze ja znalazłem przejście przez monitoring. Chodźcie, poprowadzę. No to po co ja tu wchodziłem na dach? Ja myślałem... Nie wiem. O, czekaj, tu jest... A, co te śmieci. No. Mi się wydaje, że coś na tym dachu powinno być. A prowadziły lampki na dach? Bo niekoniecznie nie widziałem, wiem, że były lampki tu żadnej na dach. Lampki jeszcze nie widziałem do tej no pory. No właśnie. Była jedna. Ale... Ale to co, to tak... Chodź. Tak by dali ten dach, taką walkę z legendarnym bossem razy 3, żeby nic nie było z tego? Legendarne bossy, kuźwa. No mogę. Kurczę, zobacz, pierwszy przeciwnik, który mnie zaraził w tej grze. No, bo tak wlazłeś w nich. Jednego jak mieliśmy, to był problem, tylko czekaj, żebym ja się nie zabił na drabinie, bo jak mnie drabina pokona, to będzie... Pamiętaj, trochę... zawsze przodem kamerą do tak, do tak, drabinki. Tak, właśnie tam kombinuję. Machasz tymi nogami, jakbyś pływał. No. Chodź, tutaj. A no nic, tutaj trochę mi szkoda, poszło na nich, a nic nie wypadło ciekawego z tego. O, tutaj. No wiesz, no w zombie może wypaść, właśnie o to chodzi, to jest, wiesz, znak zapytania, czy wypadnie. Tak? No właśnie, nie ale wiesz. Co z takich legendarnych, to przynajmniej żółta torba powinna być. A najlepsze jest to, że jest, wiesz, tak siedzę sobie... Ojej. Ląduję. Je warto oskurować te ptaki, czy nie? Jak to tak, było z nim? Tak, kości i mięso leci zgniłe. Okej.
I piórka, przede wszystkim piórka. A ja już wiem, do czego zgniłe mięso jest potrzebne, więc to już u mnie w odcinku będzie. Dobra. Lecę na górę. A ja się przebijam przez drzwi. Stwierdziłem, cała siekierna to pójdzie, ale... No ja czuję, że to tu będzie ten legendarny łup, bo to by miało sens, no. Bronili no dobrze, tego... No. Podobno da się dojść do tego legendarnego łupu bez niszczenia żadnych drzwi, więc na pewno jest jakiś labirynt, który... Obrzydliwe śmieci tu leżą. No gdzie jest mój legendarny łup? No niemożliwe. Chyba, że jeszcze... Dobra. Nie no, jeszcze wyżej? Przebiłem się w razie czego. Ej, no tu niczego nie ma. No co jest? Co jest? Są udzielone punkty gracza. I jak tam po przebiciu? Widzisz coś więcej, czy nie? No jestem w nowych miejscach. Ojej, zombie. Jest coś legendarnego? Cztery krzesła biurowe, no to mnie cieszy. No to mamy legendarny łup. No powiem ci, że tu jedyne co fajne, no chyba, że to miała być nagroda za tę misję, to widok. Widok stąd rzeczywiście robi wrażenie, ale... Wiesz, czasami łup jest na przykład gdzieś na dole, czasami łup jest gdzieś na górze. Ale to, bo mnie zastanawia, dlaczego tutaj trzy tak potężne zombiaki broniły tego, to łupu, nie? Że jakby to nie daje mi spokoju. No trzy dzikusy na górze, więc faktycznie wygląda jakby coś, wiesz, dokładnie. A może trzeba, wiesz co, staraj się może niszczyć jakieś takie lekko uszkodzone drzwiczki, bo czasami takie coś też trzeba. Na to, tak, takie tak, coś no, trzeba zwracać tu się uwagę. Otwierałem, te, bo się jeszcze zastanawiam, bo to jest dziura i czy to jest dziura, którą widzieliśmy chodząc, ale to jest chyba to, co widzieliśmy tam chodząc. Jest! Kuźwa! Co, no, masz nie łup wierzę. Tam u siebie? No tu jest dziura w dachu, wystarczyło zejść po prostu w tę dziurę. W tę dziurę. Czekaj, nie wszedłeś w tę dziurę, jestem tu, w tej ale, dziurze. Ale na dachu jest... Ach, tu jesteś! No, tu i jest to jest tego, no! No jakim cudem tej dziury i tu jest legendarny łup? No właśnie nic tu nie ma. No nie, ja zszedłem z dachu właśnie, a tam było więcej dziur. No to trzeba więcej dziur sprawdzić. O nie, ja myślałem, że ty już łup znalazłeś i mnie wołasz, nie, nie Tomado. Nie ma tu, ale wiesz co, tu jest mnóstwo takich pokojów, więc myślę, że w którymś będzie ten legendarny łup. To jeszcze zobaczę, że tam nie było jeszcze jednej dziury, no. A nie można wyjść tu? Nie da się nie, wyskoczyć? Nie, to chyba no to trzeba zbudować drabinę i się wyjdzie. A to chyba, że zbudujesz, to wyjdziemy, no. Jest zejście niżej, ale jesteśmy łopy, chodź. Jest, bo taki labiryncik malutki był. Na dole, patrz, tu. No. Tu trzeba było przeskoczyć. No, a zobacz, jest jeszcze i tutaj coś. W dół. I tutaj a jest lampka? Jest lampka. Jest no. Lampka, tak. Oj, spadłem. Spadłem i są zombiaki. A ja ale... zbieram rzeczy, bo nie zebrałeś. Aha, czy nie idziesz walczyć z nimi? Ale chyba no jeszcze mnie nie widzą chciałem to... Chciałem zlutować teren, no ty już poleciałeś. Poleciałeś, spadłem. No właśnie. Kto ci pozwolił spadać? Już będzie exit. Ale to już są te jakiś... takie podstawowe, to wiesz. Słyszę łuk. Schodzę do ciebie. No. Czyli wychodzi na to, że na dobrą sprawę to niepotrzebnie z tymi legendarnymi tam może się walczyć. Nie, no musiałeś wejść, bo widzisz, że tylko przez dach można było wejść. No, a ty nie zrobiłeś wejścia tutaj do tego pokoju? No, tam, rozwaliłem go, ale to jakby oszukałem system, nie? Rozwaliłem wejście. Najlepsze... Co jest? Kogoś obudziłeś? Tak. Rozwalenie systemu to jest moim zdaniem najlepszy sposób na... Znalazłem omega loot, zostawiam ci go. Tam będę szedł, tak. Tylko coś syczy jeszcze tu u ciebie? Tak, są dwa zombiaki, jeden biega. Jezus! Cztery zombiaki! Oj. Dobra. Wyciągać pistolet czy coś? Dam radę, albo zaskoczył mnie od tyłu. Dobra. Dałem radę. I gdzie kolejne dwa? Cztery już ubiłem tu. Tu no dwa są tam widzę. Dalej, już poleciały w cholerę. Zbieraj omega loot, dostawiam tobie. A, czy ich nie ma tutaj? Rozejrzę się po okolicy. Jesteś pewien, że to wszystko jest martwe? Nie! Dobra. Jeszcze jedno żyje. Ale już nie żyje. Zabijam. Electronics. Dobra, patrzymy co tu jest. No jest amunicja. Amunicja się przyda. Muszę odrobić w końcu to, co straciłem. Ja zbieram małe, a ty zbierasz duże. No. Mopoł Electronics. Electronics to ja chyba brałem, nie? To. Mam kolejne 17 na 17 poziom kuźni. Dobrze. Weź wszystko póki co. Biorę wszystko. Stiff Tools. To chyba też dla mnie. O, może będą do łuku. Oby były do łuku części? Nie, jest. Rozwijam umiejętność wytwarzania narzędzi do odzysku. To nawet nie wiem, czy to nie do ciebie było. Torba nie narusza. Ale bieda trochę ci powiem. I co, to jest wszystko? Co to? Nic nie znalazłeś? Na górze jeszcze jedna jest skrzynia. Taka, a jest, dobra. To może ona będzie. Mopel Electronics, no to... Co, nic ciekawego? No to jakieś tam gazetki, ale nic takiego... Aha, tu jest, dobra. Dobra. Wiesz co? Jak coś, to ja biorę te skrzynie w środku, bo one są na wytrychy. A ja mam większą szansę na otwieranie skrzyni. Okej, dobra. Widzisz? A ja patrzę tak. Taka. Wytwarzanie pułapek użyję, samochody użyję i to jest coś, co już chyba mam.
Zaawansowane ulepszenie hydrauliki zwiększa szybkostrzelność robotycznych młotów i robotycznych wieżyczek. Ale to mam dwie, tak. A nie, to jest inna. Dobra, to będzie trzeba. Te wytrychy pękają szybko. I co? Udało ci się, czy nie? Dwa wytrychy. Trzeci wytrych mi pękł przy tej skrzynce. Ja pierdzielę. Trzy wytrychy poszły. Czwarty wytrych poszedł. Ej, no nie stresuj mnie. Miałem pięć. Miałem pięć wytrychów. No, cztery się zepsuły. Ostatnia szansa. Uwaga. Udało się. To ale co jest? Pozwolę sobie sprawdzić. A, to tak sobie jeszcze pozwalasz, tak? Ale to pozwalam, wiesz, nie podnoś rzeczy, jak sobie już pozwolisz, no. Dobra, zostawię ci. I co? A masz miejsce jeszcze? Pewnie się znajdzie, ale bardziej chcę zobaczyć, jak to wygląda, co tam za łup jest. No dobra, to nie ruszam tego, zobacz, tam no. Różne rzeczy są. Różne rzeczy. O, legendarne części, rękawice, bandaż. No. Dobra, ale to amunicję od razu wezmę, nie? To wiesz. A resztę możesz brać. Rękawice możesz sobie zobaczyć, bo ja nie wiem, jakie są bonusy przy nich. A nie sprawdzałem. Ciężki pancerz, a górnicze zwiększają obrażenia zadawane narzędziami górniczymi. No to rękawice górnika zawsze się przydadzą. Ciężki pancerz to na ciebie tak mocno, nie? Reflektory terenowe. Jeszcze te terenowe światło rozjaśnią nawet najciemniejszą z nocy. No patrz. Można robić, o jak mega, będzie można robić światło w bazie. Że najciemniejszą z nocy będziemy już rozświetlać na odcinku no. U Staszka, szczególnie, że powoli, chociaż jeszcze do tej nocy dużo czasu, ale powoli się bandaż zbliżamy. Będziesz mógł się w końcu... Dobra, rzucę ci na ziemię. A, na ziemię. Masz na ziemię. Będziesz mógł w końcu się rozwinąć w kierunku, jaki lubisz, czyli rozwinąć naszą bazę. A tymczasem, grał z wami Korle. A, to już kończymy. Tak, tak, okay. Tak. A także Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.